solidarność jest dla mnie wielką wartością. Jest to właściwie stosunkowo młody związek, ale ma ogromne osiągnięcia, które zapoczątkował Jan Paweł II. I jeśli chodzi o takie ujęcie historyczne, to związek Solidarność to autentyczny ruch społeczny, który pokazał, że wspólnie można zrobić dużo i osiągnąć to, co było niemożliwe. Solidarność to ludzie, ludzie pracy. Zatem zachęcajmy innych, byśmy wszyscy swoją pracą i wzajemną walkę o siebie i o swoje prawa mogli pokazać, jaką siłę mają polscy pracownicy. Solidarność to wielkie wyzwanie lat 80. XX wieku po trudnych latach PRL-u. Solidarność dla mnie w momencie, kiedy miałem 20 lat i dla mojego pokolenia to wielkie zobowiązanie, ale też wyzwanie. Wyzwanie do tego, co historia w tym właśnie okresie, w roku 80. dla nas, dla Polaków, zostało wyznaczone. Dla mnie Solidarność to ruch społeczny, walka z komunizmem, z tym układem zła, które było, to było na wczoraj. A dziś Solidarność to jest solidarność dusz, serc, solidarność jako wspólnota, pomoc jeden drugiemu. Jest to związek zawodowy, który jest otwarty światopoglądowo. Opowiada się za wartością chrześcijańską, a przede wszystkim wypełnia swoją misję, jaką jest ochrona pracowników i wszystkich, którzy są zrzeszeni w jednej organizacji. Solidarność to jest taka grupa pracowników i ludzi, którzy po prostu jeden na drugim mogą polegać. Solidarność to ludzie jednoczący się wokół swoich problemów, by je rozwiązać, by bezinteresownie pomóc innym, czy to biorąc udział w protestach, czy oddając krew w akcjach krwiodawstwa. Solidarność kojarzy mi się właśnie z takim byciem we wspólnocie, nawet jeśli pretekstem jest spotkanie w klubie czy na wycieczce. Solidarność dla mnie to przede wszystkim ciągle jedna i ta sama solidarność. Ta z lat 80. i dziś. To jedna solidarność. Szerzej, solidarność dla mnie to postawa patriotyczna dziś, poprzez branie czynnego udziału w życiu ojczyzny. Dla mnie solidarność jest nadzieją na lepsze jutro. Dzieci, młodzieży, pracowników i wszystkich tych, którzy o swoje wartości walczą, domagając się poprawy warunków pracy, warunków spraw pracowniczych, ich rodzin, a także dzieci, które czekają na lepszą przyszłość. W Polsce jest potrzebna wielka zbiorowa solidarność umysłów, serc i rąk. Solidarność, by przezwyciężyć podziały, rozbieżności, by konsekwentnie budować nasze społeczeństwo, nasz kraj. Z czym kojarzę Solidarność? Na pewno z Jackiem Kaczmarskim, na pewno z Janem Pawłem II, który będzie naszym promotorem, podwaliną naszej Solidarności. Solidarność dla mnie to tradycja, to patriotyzm i to lekcje historii. Solidarność dla mnie to spotkania z wspaniałymi, wartościowymi ludźmi, którzy wiele uczą i wiele dają. Solidarność dla mnie to również działanie, które prowadzi do lepszego wspólnego życia. Moim zdaniem Solidarność to organizacja zrzeszająca ludzi o mocnej wierze, patriotyzmie i bezinteresowności. Tutaj nikt nie pyta, jakie odniesie korzyści, co otrzyma w zamian za swoje zaangażowanie i poświęcenie. Solidarność była, jest i będzie potrzebna.
Dla mnie Solidarność jest to wspólnota ludzi. Spotkałem tutaj takie osoby, które myślą w wielu sprawach tak samo jak ja. A do wartości wyznawanych przeze mnie należą takie rzeczy jak szacunek dla każdego człowieka. Należą takie wartości również jak patriotyzm, jak wiara, jak poszanowanie tradycji. I to wszystko można znaleźć w Solidarności dzięki temu, że są osoby, które właśnie takie wartości uznają za ważne. U progu mojej drogi zawodowej patrzyłem na przewrót, jaki rozpoczął się w Polsce w roku 80., w wyniku którego powstała Solidarność. W beznadziejnej sytuacji mojej ojczyzny widziałem światełko w tunelu i już wtedy wiedziałem, że Solidarność to zjednoczenie ludzi, które działa w jednym słusznym celu, jakim jest obrona ludzi i ich miejsc pracy. Jako legalny związek zawodowy był pierwszym związkiem, który był niezależny od komunistycznej partii PZPR i pokazał, że można walczyć o godność pracowników, o ich prawa, poprawę warunków pracy i płacy oraz warunki życia. Solidarność to także ludzie w różnym wieku, z różnym doświadczeniem życiowym, którzy zawsze są gotowi pomóc zarówno w sprawach pracowniczych, jak i w sprawach osobistych. Solidarność jest moim miejscem pracy. Miejscem, w którym stykam się na co dzień z żywą historią związku. Spędzając czas i rozmawiając ze starymi działaczami, czuję, że jestem o wiele bliżej tego, co wydarzyło się w sierpniu 80 roku, niż podczas uroczystych, pełnych patosu obchodów czy dyskusjach o dorobku Solidarności. Solidarność dla mnie dziś to także pomoc słabszym, chociażby przez realizację programu Pomoc Kościołowi na Wschodzie. W końcu Solidarność dla mnie to w dalszym ciągu zabieganie o realizację 21 postulatów z sierpnia 80 roku, które nie zostały w pełni zrealizowane do dziś. Solidarność pracownicza to ruch patriotyczno-religijny, który walczy o poprawę warunków pracy i życia każdej rodziny we wszystkich zawodach. To niezależny samorządny związek zawodowy, który ma na celu ochronę praw pracowniczych, warunków pracy i bezpieczeństwa pracy. Idea Solidarności należy do polskiego dziedzictwa, jest dobrem, które zostało kupione ofiarą, cierpieniem, a nawet życiem wielu ludzi. To dobro trzeba wciąż pomnażać, aby na stałe wrosło w glebę polskich serc, w świadomość pokoleń obecnych i przyszłych. I Solidarność to styl życia, styl, w którym wartością nadrzędną jest dobro drugiego człowieka. Solidarność to ludzie, którzy starają się pomagać innym i którzy poświęcają siebie i swój czas dla działania wspólnego. Solidarność w roku 1980 to wyzwanie, ale też oczekiwanie, czy my zdołamy zrobić to, co jest nam dane, czy nie będziemy później żałować, czy cokolwiek żeśmy stracili. To nasze zaangażowanie niejednokrotnie, które jak wiemy skończyło się po wprowadzeniu stanu wojennego dla wielu koleżanek i kolegów internowaniem, a ci, którzy nie byli internowani, w inny sposób dokuczano im za to, co robili od sierpnia 1980 roku. Mamy świętego Jana Pawła II, który mówił: nie ma solidarności bez miłości. Który mówił: jeden z drugim, nie jeden przeciw drugiemu. I wiele innych nauk kierował do ludzi pracy. I na tej nauce powinniśmy się opierać i budować naszą dalszą działalność. Dzisiejszy związek, dzisiejsza wspólnota tych ludzi, to jest wspólnota żyjąca, to jest wspólnota, która ma dużą rolę do odegrania w naszej Polsce, która może zmienić tę Polskę w taki sposób,
by te wartości mogły być respektowane przez wszystkich. I ja mam nadzieję, że właśnie ci ludzie, którzy są w tej Solidarności, pozwolą na takie zmiany. Solidarność to ludzie, ludzie pracy. Zatem zachęcajmy innych, byśmy wszyscy swoją pracą i wzajemną walkę o siebie i o swoje prawa mogli pokazać, jaką siłę mają polscy pracownicy. Solidarność to system wartości takich jak jedność, godność, wolność czy współodpowiedzialność. I właśnie te wartości determinowały ludzi, którzy skupili się wokół nich i ludzie ci obalili komunizm. Solidarność to prawie moja rówieśniczka, bo kiedy narodziła się Solidarność, miałam 3 lata. Dlatego też z Solidarnością związany jestem od dziecka i cały czas ona była obecna w moim życiu. Choćby z tego powodu, że rodzice do niego należeli. Był to kiedyś silny ruch społeczny, a jak rozpocząłem życie zawodowe, to nie wyobrażałem sobie innej opcji przynależenia do innego związku, jak tylko do Solidarności. Solidarność to organizacja walcząca o swoje prawa, warunki socjalne, szacunek i należne miejsce w społeczeństwie. To organizacja zawodowa, która ma dobrych ekonomistów, prawników i ludzi, którzy gotowi są wspierać innych. Solidarność to bezinteresowna służba na rzecz pracowników i wszystkich osób, które potrzebują pomocy i wymagają wsparcia. Solidarność wreszcie to to, co było takim płomieniem w Europie Środkowo-Wschodniej dla przemian. Po Solidarności runął słynny mur berliński, a wiele krajów Europy Środkowo-Wschodniej odzyskało niepodległość. Dlatego też Solidarność zawsze kojarzy się z tym, co jest wielkie, a nawet więcej dodam, największe.